Jesteśmy na drugim tegorocznym turnieju, a 27 w ogóle, więc no bardzo fajnie, bo kontynuujemy od 10 lat pracę, którą no dawno temu rozpoczęliśmy i widać po tych liczbach, po statystykach, po zadowoleniu graczy, że koszykarzy, koszykarek, że ten projekt Wakacje na Sportowo ma sens. No dzisiaj mamy, musimy dokładnie policzyć, ale prawdopodobnie rekord, bo ponad 70 drużyn. No tu się już śmiejemy, że musimy wnioskować o kolejne boiska, no bo to już jest taka ilość drużyn, która jest maksymalna na tą ilość czterech boisk, które tutaj posiadamy. Głównie drużyny są z Katowic i okolic województwa śląskiego generalnie, ale zdarzają się też, co też nas cieszy, drużyny przyjezdne z Małopolski, z Krakowa, z Wrocławia są też dzisiaj drużyny. Także no naprawdę fajnie, bo to pokazuje, że ten turniej i nasze działania już są znane, wykraczają poza województwo śląskie. Atmosfera bardzo fajna, naprawdę jest oprócz pogody, bo pogoda jest aż za bardzo, ale tak to naprawdę fajnie wszystko to wygląda, więc jak jesteśmy z Warszawy, więc zupełnie też inaczej wygląda to w Warszawie, inaczej w Katowicach, takie w tym momencie. Tu widać, że to bardziej jest takie zorganizowane, że jest wszystko ładnie poukładane. Im więcej turniejów 3x3 w Polsce, uważam, tym lepiej. Zawsze jest co robić w wakacje, można poszlifować formę, tak jak tutaj kolega dawno nic nie robił, a tutaj może przyjechać, pobiegać, pobawić się dobrze, posłuchać dobrej muzyki, spotkać kolegów, znajomych, także nie ma nic lepszego niż sport w wakacje. Atmosfera jest świetna, wygrany do tej pory każdy mecz. Przed nami teraz faza medalowa, najpierw półfinał, potem mam nadzieję, że finał. Poziom jest bardzo dobry, pogoda wspaniała, atmosfera jest na jak najwyższym poziomie, zarówno sportowa i jak tutaj na wszystkich boiskach. Wczoraj otwarcie Igrzysk Olimpijskich od Tokio, jeśli się nie mylę, koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim, co faktycznie powoduje wzrost rangi tego sportu i większe zainteresowanie dzieci i młodzieży. I my to też widzimy na turniejach, no, kiedy sport się pokazuje w telewizji, tak jak właśnie koszykówka 3x3 od 3-4 lat zaczęła się pokazywać w mediach, no to tym jest większe zainteresowanie, a do tego dochodzi jeszcze Eurobasket w 2025 roku, który też jest w Katowicach, także no, odczuwamy taką pozytywną, fajną otoczkę wokół koszykówki i staramy się do tego dołączyć i pokazywać ten sport z jak najlepszej strony. Kończymy projekt 31 sierpnia właśnie ostatnim turniejem koszykówki 3x3. Będzie to 28 edycja, a jeszcze tydzień wcześniej, jak ktoś lubi pobiegać, to jeszcze trzecia edycja biegu Wakacje na Sportowo. Także w pełni staramy się promować sport podczas tych wakacji.